Westchnąłem, bo wróciliśmy trochę z dalekiej podróży, przy czym chcę powiedzieć, że nie był to dla nas łatwy mecz, mimo że mieliśmy przewagę w posiadaniu piłki i próbowaliśmy swojej akcji oskrzydlających, szczególnie do przerwy, ale no, za mało konkretnie graliśmy w samym polu karnym i tu był problem, że tych sytuacji stuprocentowych było niewiele. Przeciwnik zagrażał nam zdecydowanie przy stałych fragmentach gry i o tym wiedzieliśmy i wiedzieliśmy, że tutaj uczulałem zawodników, żeby zwracali uwagę na to, żeby tych stałych fragmentów unikać. W drugiej połowie otworzyliśmy wynik, spotkanie i tu chcę pogratulować chłopakom, bo mimo straty bramki właśnie po stałym fragmencie szybko odrobiliśmy i zasługują na słowa uznania, bo wcale nie uważam, że Olimpia Zambrów to jest łatwy przeciwnik, tylko wręcz odwrotnie. Bardzo trudno się gra w ataku pozycyjnym przeciwko skonsolidowanemu zespołowi, realizującemu swoją taktykę na mecz i tak też dzisiaj było. No, cieszę się niezmiernie z tego zwycięstwa i gratuluję swoim zawodnikom. Dziękuję. Przegraliśmy na własne życzenie, gdzie nie byliśmy konsekwentni do końca, strzelając wyrównującą bramkę. Trzeba było tylko więcej konsekwencji w defensywie i poukładać z powrotem, a tutaj weszła taka euforia, że jest już remis. Cofnęliśmy się bardzo głęboko w szesnastkę i spowodowało to, że miał więcej placu do gry, miała więcej placu do gry Puszcza i za duże odległości zrobiliśmy między obrońcami a pomocnikami i tak jak mówię, mogli nas w ten sposób wypunktować i to zrobili skutecznie, ale tak jak mówię, pierwsza bramka, no kuriozum, no to centrostrzał, rzadkie takie bramki wpadają i mówię, nie mieliśmy też szczęścia w tym meczu, żeby wyciągnąć nawet remis, bo jakby sobie przypomnieć, to raz na 10 tysięcy może takich wrzutek wchodzi do bramki. Ale mówię, realizowali zawodnicy plan do pewnego momentu, ale jak już brakło troszeczkę sił, pogubiliśmy się i to spowodowało, że nie mamy tych punktów, a jadą do Puszczy. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenerów? Ja chciałem zapytać, jaki był najsłabszy element dzisiaj? Najsłabsze to było wyjście, gdzie mamy dwa razy, wychodzimy z kontrą 3-1 i nieumiejętność dobrego rozegrania, tylko to mówię, to był taka bolączka, bo po stałym fragmencie, gdzie wiedzieliśmy, że Puszcza jak gra i ma trochę słabszą organizację po stałych fragmentach i zostawia dużo pola do popisu i wyszliśmy tak dwa razy, ale mówię, no nie uchroniło nas to, bo po naszych głupich decyzjach no, nie zdobywaliśmy bramki.